Bartu Zimbuchnickiego. Jestem taką żywą ulotką. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo jak ja tam stałam, to w ogóle dźwięk był fatalny. Festiwal Zimbuchnickiego odbędzie się już niedługo i mam nadzieję, że wszyscy Państwo tutaj zgromadzeni przyjdziecie do nas 13-18 czerwca. Co to takiego jest? Festiwal filmu krótkiego to przegląd filmów krótkometrażowych nagrodzonych na największych festiwalach światowych w 2010 roku. Takich jak BAFTA, Oberhausen, Cannes, Wenecja, Locarno i oczywiście Oscary. Jak tutaj widzicie na zdjęciach, bo ja w ogóle nie mówię o tych zdjęciach, to jest taka podkładka do mojego monologu. Festiwal odbywa się w klubach, w warszawskich klubach, znanych, lubianych, takich jak Powiększenie, Kafe Kulturalna, o jest, dobra, to muszę szybko powiedzieć o tym zdjęciu. Na żywo są z nami lektorzy i czytają listy dialogowe. To są znane nazwiska naprawdę, tak jak Pienowski, Knapik, Siemianowski. Naprawdę jest to niezapomniane przeżycie, bo to są głosy, które znamy już od nie wiem, czasów dzieciństwa, bajek z telewizji. Dobrze, to wrócę do klubu. W warszawskich klubach, takie jak Kafe Kulturalna, Powiększenie, Nowy Wspaniały Świat, Skwer, Chłodna 25, Mechanik i właśnie Mechaniku, odbywa się przegląd etyk studenckich polskich szkół filmowych. Prezentują się studenci ze znanych polskich szkół filmowych. Słuchajcie, dobra, już nie będę recytować regułek. I po prostu przyjdźcie na ten festiwal. Jest naprawdę niesamowita, niezapomniana atmosfera. Przez to, że dzieje się to w klubach, można sobie po prostu usiąść z piwem, można po pokazach porozmawiać o tych filmach. Filmy są przeróżne, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, bo poczynając od animacji, przez jakieś filmy grozy, przez filmy obyczajowe, dramaty, naprawdę jest niesamowicie różnorodnie. Ja jestem niesamowitą fanką kina i to nie kina zwanej USA, więc naprawdę daję sobie rękę obciąć, że będziecie zadowoleni z tego festiwalu. Co ważne, na wszystkie pokazy jest wstęp wolny, co w Warszawie też nie jest taką normalną rzeczą. I tak jak mówię, przez to, że dzieje się to w klubach, dzięki temu jest dodatkowa fajna atmosfera właśnie. Można sobie wyjść na zewnątrz z piwkiem, porozmawiać o filmie. I może niektórym wydaje się, że film krótkometrażowy nie zostaje tak w pamięci jak taki normalny metraż, ale uwierzcie mi, że czasem 5 minut wystarczy, żeby film został na całe życie w pamięci. Tutaj cały czas na bieżąco przeprowadzają się plakaty z poprzednich edycji autorstwa Łukasza Dinkiewicza, ale to zaraz do tego dojdziemy. Dobrze, teraz zacznę mówić tak trochę, niech już przeskoczy. Dzisiaj rano zastanawiałam się, czy 6.40 to jest dużo, czy mało. O, tutaj na przykład widać, że jesteśmy widoczni, nie tylko tutaj gdzieś w podziemiach, ale na dużych słupach w Warszawie drukujemy bardzo dużo plakatów, bardzo dużo ulotek. Także dystrybucja jest naprawdę na całą Warszawę. A właśnie. No i tutaj ten właśnie Łukasz, którego wymieniłam wcześniej, który jest autorem wszystkich plakatów, które się wcześniej pokazywały. Jest naprawdę świetnym artystą, robi rzeczy fajne, atrakcyjne, jednocześnie bardzo czytelne. I tak. Tutaj mamy ojciec, dyrektor plus Joanna, którzy są z naszym festiwalem od 10 lat, walczą po prostu przez 10 lat razem. Chyba można ich nazwać mózg i serce, bo Joanna jest naprawdę mózgiem, nie tylko w dziedzinie filmu. No, Mirek jest troszeczkę roztrzepany, ale stara się trzymać to w kupie. Na górze Radek, który odpala niesamowitą robotę, bo zbiera te wszystkie filmy, które nabywają z całego świata, naprawdę z całego świata, tłumaczy
głowę i zbiera to wszystko do kupy. Natomiast na dole Mikołaj, który dba o stronę techniczną. Bez niego by nic nie działało. Te wszystkie kabelki w niego są naszkowane na 12 ruch. Nawet jak coś nie działa, on to uruchomi. A tutaj tak już po prostu ku pamięci, żebyście zaglądali na tą stronę, na której jest aktualny program, wszystkie nowości, co się dzieje. To jest najnowszy program plakat autorstwa Łukasza oczywiście, Wawrykiewicza. Jeszcze brawo Łukasz, tak? No właśnie, przede wszystkim zapraszam na stronę. Słuchajcie, tutaj wszędzie porozkładałyśmy ulotki, a tutaj ojciec dyrektor zaprasza. Także nie można się sprzeciwić. Wszędzie tutaj leżą ulotki, tak? Kto jeszcze nie zabrał z krzesła, to leżą na stoliku. Naprawdę warto mieć taką ulotkę. Festiwal trwa od 13 do 18 czerwca. I to jest organizator, my, Łowicka. I tutaj oprócz tych ludzi, których wymieniłam, jest jeszcze naprawdę cały dział programowy, który dzielnie przy tym działa i serdecznie zapraszamy. 13-18 czerwca. Nie jestem w stanie przekazać wszystkich informacji www.ffkwaw.pl lub Facebook i tam są wszystkie aktualne informacje. Dziękuję.